Radni powiatowi przyjęli podczas wczorajszej sesji budżet na 2014 rok, opiewający na kwotę 118 milionów złotych, który został przyjęty przy tylko jednym głosie sprzeciwu i czterech wstrzymujących się. Lwią część budżetu, bo połowę. Pochłoną wydatki związane z edukacją. W budżecie zabezpieczono również środki na przebudowę ulicy Chopina w Nysie czy budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Nyskim Karolinu. Największym krytykiem budżetu okazał się Artur Rolka, który uważał, że powiat zbyt mało pieniędzy przeznaczył na innowacje oraz fakt, że nie zapisano w budżecie żadnych projektów związanych z programem Innowacyjna Nysa.